Cześć moi kochani, witam się z wami serdecznie. Jak widzicie, wyglądam jak strach na wróble, ale ćwiczyłam. Co chciałam wam powiedzieć przed kolejnym filmikiem maseczkowym. Tym razem myślę, że będzie on bardzo krótki, ponieważ mam tylko trzy maski, ale są to maski jednego producenta i dlatego chciałabym zrobić osobny filmik. Mianowicie są to maski firmy ePro, których osobiście nie widziałam na YouTubie, także dlatego jestem bardzo ich ciekawa. Są to maski, które zakupiłam w Polsce, będąc w aptece. I one wyglądają tak. Każda z nich kosztowała mnie 11,99, także nie ma tragedii. I jedna, pierwsza to jest maska kolagenowa na tkaninę, wygładza i liftinguje. Maska węglona na tkaninie oczyszcza i detoksuje. I maska witaminowa na tkaninie ujędrnia i rewitalizuje. Tak w sumie sama nie wiem, którą bym chciała sobie dzisiaj zrobić. Może czarną sobie zrobimy po środku. Zacznijmy od różowej może. Witaminowa na tkaninie ujędrnia i rewitalizuje, jako że zaczynam weekend. Także sobie patrzymy. Co nam tutaj mamy? Mamy tutaj witaminę C, która odpowiada za prawidłowy przebieg produkcji kolagenu w skórze, zapobiega fotostarzeniu, dzięki niej skóra odzyskuje witalność i blask. I witaminka E zapobiega powstawaniu przebarwień skóry, działa przeciwrodnikowo, dzięki czemu hamuje proces starzenia się skóry. Po wykonaniu zabiegu skóra odzyskuje jędrność i zdrowy blask, jest nawilżona i odświeżona. Maska ta obiecuje nam poprawia napięcie skóry oraz wzmacnia jej strukturę oraz eliminuje przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Mamy ją trzymać 15 minut i delikatnie ją zdejmujemy, wmasując i pozostawić. Także to jest maska. I zobaczymy. I zobaczcie. Bo ja mam dużo tych masek z Polski, się pytaliście mnie jak z datami, na przykład tutaj widać, ona jest jeszcze rok czasu ważna, do stycznia 2021 roku, także spoko. O, zobaczcie, akurat na otwarciu mamy dwie pozostałe maski, a w środku mamy takie coś, czyli pudełko jest takie, o, zostawimy sobie. Czuję, że jest mocno nawilżona. Jestem bardzo ich ciekawa, powiem wam. W ogóle zobaczmy, skoro wygląda tak, jest troszeczkę przeczerwieniona po tym całym wysiłku i w ogóle. Zapach, nie ma zapachu. Nawilżenie wysokie. Nie takie, że aż się z niej leje. Ja nie lubię, aż wiecie, leje mi się wszędzie. Bo ta jest wystarczająca, taka 100% nawilżona, a nie 110%. Oczywiście zwykła biała maska na tkaninie. Tkanina wydaje się bardzo fajna i bardzo delikatna. Zobaczmy. Widzicie, to można sobie, widzę, na oczy nakładać, ale ja nie nakładam, bo mam rzęsy. I robimy, czekajcie, jakoś tak sobie to założymy. Patrzcie się, teraz pewnie wszyscy się ze mnie śmieją. Bo sama bym się śmiała. Boże, jakaś tragedia. Tu nakładam, tu się odkleja. Ciężko się nakłada i właśnie przez to, że ona jest taka potargana, wiecie, bo gdyby była w jednym, tak jak wiecie, widzicie u mnie czasem maski, które są w płachcie, ale są, nie są rozwalone, to jest je nałożyć dużo, dużo prościej, bo to jest sekunda i już, także mamy pierwszy minus tych masek, ale dobra, to nie jest jakaś tragedia, po prostu tracimy z minutkę na nałożenie jej, co nie jest idealne dla osób, które się spieszą, tak jak ja. No, ale jeżeli maska jest dobra, to wiadomo, można to przemilczeć. O, tutaj na policzek trzeba dodać. O, jeszcze muszę kolczyki ściągnąć, zanim pójdę się kąpać. Właśnie zaraz wchodzę do wanny z moją książką. O, to jak widzicie, mam te, bo to można było na oko zatworzyć. O, no i wygląda maska tak, zwyczajnie, naturalnie. Czekamy sobie 15 minut i ja do was wrócę. Słuchajcie, minęło 18 minut, także tylko 3 minutki za długo. Poza tym maska, widzicie, odchodzi, także czas ją ściągnąć i zobaczymy, czy wyglądam rewelacyjnie. No, twarz jest czerwona, ale wiadomo, mam gorącą kąpiel, także to wiadomo. Ale powiem wam, że ta skóra wygląda fajnie. Naprawdę. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja widzę, że faktycznie wygląda żywiej. I w dotyku jest, o Jezu, super jest, w dotyku jest super.
To jest jedna z tych masek, które ja lubię. Jest bardzo fajnie, no czuję tak jakby dobry produkt, który, że został rozprowadzony na moją twarz. Także powiem Wam, pierwszy test maski, jak najbardziej super. W aptece 12 zł, jak najbardziej się opłaca. Oczywiście musimy sprawdzić jeszcze kolejne dwie, ale jeżeli będą tak dobre jak ta, to wow, rewelacja. Kolejna maska. Moja skóra jest dość niefajna. Jestem po okresie, w dodatku 2 dni nie stosowałam żadnych kremów, byłam w szpitalu, co już wiecie z mojego vloga. Słuchajcie, także stwierdziłam, że sobie wezmę tą maskę węglową, oczyszczę i detoksuję, ponieważ właśnie jako po okresie wyszło mi takie coś. Chociaż Wam powiem, że w ogóle bardzo fajnie moja skóra się zachowała w tym miesiącu przy okresie, ale możliwe też jest to, że nie jem słodyczy i też dlatego pewnie ta skóra jest lepsza. I w tej masce węglowej mamy, słuchajcie, węgiel, kolagen, ekstrakt z pereł, ceramidy i peptydy. I według tego, co pisze producent, po wykonaniu zabiegu skóra staje się zregenerowana, odżywiona i oczyszczona. Czyli coś, co potrzebuje. Maskę, którą mamy, nakładamy na 15 minut. I maska zwęża pory, redukuje wydzielanie sebum i działa przeciwtrądzikowo. Także jestem mega, mega jej ciekawa. Strasznie mi się wydają te opakowania, wiecie? I oczywiście mamy dwie te same. Także nie wiem, czy oni mają tylko te 3 maski w płachcie, bo to jest dziwne, że w kolejnym opakowaniu są pokazane tamte dwie, tak jakby nie było innych. Ja kupując je w aptece nie widziałam innych. Także może mają tylko 3. Patrzcie się, wiecie co, otworzyć to. Upsi daisy. Ale mam włosy, masakra w ogóle. Słuchajcie, przez ten szpital 4 dni włosów nie mam. Zobaczcie, czarna maska. Nie wiem dlaczego, ja lubię ogólnie czarne maski w płachcie, bardziej niż te białe. Nie wiem dlaczego, jakoś bardziej mi się podobają. Pachnie bardzo ładnie, bardzo świeżo. Trochę herbacianie bym powiedziała, taką zwykłą czarną herbatą. Nie wiem dlaczego, może mi się tylko, wiecie. Kurde, tu mi kapie coś, mnie denerwuje. Jest podobnie jak w tamtej, wiecie co, jest ona... wiecie, ja lubię otwierać tą maskę, rozkładać i na twarz 3 minuty, a tutaj ona znowu jest jakoś tak dziwnie sklejona, że poczekajcie, wiecie, ja sobie ją rozkleję i przyjdę już zrobiona w niej. Tylko się z Wami rozłączyłam i było ok. Troszeczkę jest tutaj za mała, ale to nie jest jakaś tam tragedia. Ogólnie wygląda spoko. Nie była taka zimna jak reszta. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa jej efektów. Idę się relaksować z książeczką, a Wam dam wyniki. Pokażę Wam się później, niedługo. Ok. Przyszedł czas, żeby maskę ściągnąć, była bardzo fajna, bardzo wygodna, także niestety trzeba się z nią pożegnać. I teraz co? Czy widać jakąś różnicę na skórze? No nie wiem, jest mi ciemno trochę przed oczami, bo się zrobiło bardzo ciemno na dworzu, także ciężko mi jest to określić. W dotyku skóra jest bardzo fajna, to nie jest ten efekt wow, który wiecie, ja zawsze szukam w maseczkach, ale jest... na wysokim poziomie. No nie wiem, powiem Wam, takie średnie mam uczucia. Jakoś bardzo lubię, jak tak, wiecie, ściągam maskę i widzę takie przejaśnienie. A tutaj tak średnio, ale nie jest źle, słuchajcie. Za 12 zł to nie ma tragedii, można wypróbować. Jestem ciekawa, czy wypróbowaliście tych masek. Jeżeli tak, to proszę Was, napiszcie w komentarzach pod spodem. Ostatnia maseczka, słuchajcie. Skóra jest dość blada. Jest oczyszczona z make-upu, tutaj dalej mi to świństwo chce wyjść, akurat na wyjazd, ale będę się malować, będę zakrywać. I słuchajcie, zapraszamy na ostatnią maseczkę z tej firmy Epro. Jest to maska kolagenowa, na tkaninie wygładza i liftinguje. Słuchajcie, maska ta wygładza nam zmarszczki i regeneruje i nawilża skórę. Co tutaj mamy w niej? Mamy kolagen i ekstrakt z Partulaca alerocona, cokolwiek to znaczy. W każdym razie jestem bardzo ciekawa, jak to będzie działać. Po wykonaniu zabiegu skóra staje się głęboko nawilżona i ujędrniona, także muszę się trochę podotykać, żeby dawać później relację, czy faktycznie jest taka. Bo mamy te same dwie maseczki, które mamy w poprzednich. Ale ładnie pachnie. One bardzo ładnie pachną. Zobaczmy, jak ta nam się otworzy. Pamiętacie, ta pierwsza była średnia do otwierania. Ta czarna musiałam wyjść z anteny. A ta chyba będzie troszkę lepiej.
Tak myślę, ale chociaż nie, już idziemy, już prawie jest. O, jest już, nie, może. Boże, słuchajcie, muszą mnie oddać na leczenie. I jest maska, znowu jest na oczy, ale jak wiecie, ja nie zakładam na oczy. Także, kurde. Gotowi? Nakładamy. Ale wiecie, na dworzu. My jutro do Devon jedziemy. Już widzieliście pewnie ten filmik, albo dopiero zobaczycie. Chyba wiedzieliście, bo jutro chyba zrobię to rozdanie na 1000 subskrypcji, to... No i mamy. Zobaczmy. 10-15 minut, jak dobrze pamiętam. Tak, 15 minut, także zobaczymy, jak będzie działać. Mam nadzieję, że przyjdę do Was. Piękna, cudna, zarąbista. Słuchajcie, czas ściągnąć tą ostatnią maskę, a jak widzicie, odchodzi. Miałam równo 20 minut, 18 minut, tak, a miało być około 15, także ściągamy. I tak, pierwsze wrażenia, twarz jak była blada, tak jest nadal blada. Nic nie piłam w ogóle, taki mam dobry humor, bo jest weekend. Teraz zobaczmy nawilżenie. Nawilżenie jest dość takie 7 na 10. Twarz w dotyku też takie 7 na 10. Ogólnie maska jest okej. Ale co Wam powiem, one kosztowały 11,99, czyli 12 zł. To jest jakieś 2,50, jeżeli chodzi o przeliczenie na funty. Uważam, że są lepsze maski na rynku niż te. Nawet bierzmy zwykłą Bielendę, te Monstery, które są, które uwielbiam. Biedronka za 4 zł, to są maski wow. I jak mam na przykład porównać, to szczerze mówiąc 100 razy bardziej wybrałabym tamte, ponieważ działają dla mnie lepiej, mają lepsze szaty graficzne. Te maski nie są beznadziejne, ale są po prostu takie zwyczajne, wiecie o co chodzi. Ja jednak szukam w maskach, tyle testuję tych masek i wiem, jakie fajne mogą być te maseczki, że ja szukam tego efektu wow, a nie efektu ok. Także cieszę się, że spróbowałam. Jeżeli bym zobaczyła jakieś inne maski tej firmy, na pewno bym kupiła, żeby więcej ich wypróbować, ale jeżeli chodzi o te trzy maski, które przetestowaliśmy sobie w dzisiejszym odcinku, to szczerze nie kupiłabym ich po raz drugi, ponieważ uważam, że są tańsze produkty, które lepiej na nas działają i w których można sobie zrobić fajniejsze selfie. Tak jak ja, na przykład, która lubi takie coś. Także słuchajcie, za 12 zł średnio polecam. Jeżeli uda Wam się dorwać gdzieś taniej, to sobie wypróbujcie, ale ogólnie myślę, że są tańsze zamienniki. Także tyle. Myślę, że ten odcinek będzie krótszy. Były tylko trzy maski. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zostaniecie ze mną na dłużej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, czasem jestem ubrana, słuchajcie, nie zawsze jestem w takiej odsłonie, słuchajcie. Chyba 5 razy już powiedziałam, słuchajcie, masakra. Nie edytuję moich filmików, dlatego później gadam jak powalona. Chciałam przekląć, ale przecież przetagowałam. Słuchajcie, w ogóle nie piłam alkoholu, a czuję się, jakbym była nawalona. Chyba myślę o tym alkoholu, który wypiję przez najbliższe 3 dni. Ale dobra, kończę, bo jeszcze pomyślicie, że jestem alkoholiczką. Dobra, już naprawdę kończę. Życzę Wam cudownego weekendu, tygodnia. Nie wiem, kiedy wrzucę ten filmik. I mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce, niedługo w następnym filmie. Buziaczki, kochani.